środę, 29 czerwca, zebrała się Rada Miejska w Kunowie. Zasadniczym tematem sesji była dyskusja nad kondycją finansową gminy i wykonanymi inwestycjami w 2021 roku. Przy dochodach 58 731 741 zł i 43 grosze, gdzie wydatki wyniosły 56 430 192 zł 62 grosze dokładnie, i jest to budżet z nadwyżką ponad 2 300 000 zł. Radni Rady Miejskiej w Kunowie na środowej sesji podjęli również uchwałę o zmianach w budżecie gminy na 2022 rok. Przyjęli średnie ceny jednostkowe paliwa w gminie Kunów na kolejny rok szkolny oraz zgodzili się na udzielenie pomocy finansowej gminie Ostrowiec Świętokrzyski. Wyznaję taką zasadę, że zadłużanie się mądre, ostrożne, inwestycyjne to jest rozwój gminy, bo to jest ten czas, kiedy środki unijne są do wykorzystania. One wiecznie nie będą nam przyznawane. Kiedyś ten czas się skończy. Radni oraz goście obecni na sesji zostali zapoznani z raportem o stanie gminy za 2021 rok. W dokumencie omówionym przez burmistrza Lecha Łodeja został ujęty m.in. szczegółowy wykaz zrealizowanych inwestycji. Z zestawienia wynika, że w każdym sołectwie gmina zainwestowała pieniądze w rozbudowę infrastruktury gminnej, poprawę bezpieczeństwa mieszkańców czy nowe drogi. Oddaliśmy bardzo ważną drogę w Janiku, drogę ulicę Szkolną, łączącą dwie drogi powiatowe, ulicę Okrężną z ulicą Ostrowiecką, z szeroką jezdnią, ze ścieżką rowerową, z zatokami autobusowymi, z chodnikiem. Jest to naprawdę już takie miejsce, które ma znamiona miasta. Takie drogi budowane są w mieście. Na pewno się udało wykonać długo oczekiwany zapasowy odwiert w miejscowości Biechów, ponieważ ten odwiert miał taki mankament, że zasilał kilka miejscowości w wodę, a nie można było go podłączyć pod wsparcie w wodę z innym wodociągiem. I to bardzo długo, odkąd jestem już piątą kadencję, zwracałam się z prośbą o zapasowy odwiert. No i udało się to w ubiegłym roku właśnie dokonać. Udało nam się dużo zrobić, a między innymi otworzyliśmy ścieżkę edukacyjną przy współpracy z panem burmistrzem. Otworzyliśmy również zajezdnie dzięki temu. Poza tym dużo zrealizowaliśmy takich projektów dla społeczności. Radni Rady Miejskiej w Kunowie nie mieli wątpliwości, jak ocenić pracę burmistrza. Włodarz Kunowa dostał jednogłośnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok oraz wotum zaufania. Radni nie mieli wątpliwości, bo radni tak naprawdę decydowali o tym wszystkim i akceptowali moje propozycje, więc tutaj nie było nigdy konfliktu, jeśli chodzi o te sprawy, bo moje propozycje były realne, racjonalne, przemyślane, wyważone i jeśli chodzi o finansowanie ich, również było zaplanowane tak, aby wszystko udawało się zrealizować w sposób taki, jak sobie wymarzyliśmy. W związku z powyższym chcę podziękować radnym za to, że mi w ten sposób pomagali przez cały zeszły rok i za to absolutorium oczywiście serdecznie dziękuję. To jest nasze wspólne dzieło. W ostatnich 2 latach do gminnej kasy wpłynęło ponad 23 miliony złotych ze środków z budżetu państwa czy programów unijnych. Zadłużenie gminy to 15 milionów złotych i są to obligacje zaciągnięte na pokrycie wkładu własnego inwestycji.